Cześć, tu Ernest! Jesteśmy już po przerwie technicznej dla aktualizacji 8.40, która na PC-tach ważyła prawie 1,5 GB. Jest to kolejna z tych większych aktualizacji, więc jest co mówić. Zaczynając od nowości, to na pole walki wkracza epicki i legendarny wariant karabinu piechoty. Pierwszy raz mogliście już o nim usłyszeć parę tygodni temu, a to dlatego, bo na swoją kolej na wejście do gry czeka od pierwszego wycieku ze startu sezonu. Tak samo jak jego młodszy brat korzysta z amunicji średniej. W swoim magazynku także mieści 8 nabojów, a co każdy strzał zadaje 42 lub 44 punktów obrażeń odpowiednio do klasy. Strzela podobnie do zwykłego karabinu piechoty. Kule dolatują natychmiast tam, gdzie celujemy. Sama celność jednak jest lepsza. Zobaczcie, jak te bronie w porównaniu do siebie strzelają. Nowa broń jest oczywiście lepszym wyborem. Dalej w temacie broni i przedmiotów to granatnik został zastąpiony wyrzutnią jaj, która wraca po roku nieobecności. Jest to wielkanocna wersja tej potężnej broni. Nasze pociski zastąpiły pozory niewinne jajeczka. Ale tak jak ostatnio, jest to zmiana tylko i wyłącznie kosmetyczna. I lot oraz odbijanie się granatów nie zostało w żaden sposób zmienione. By the way, te granaty wlatują z... no, sami widzicie. Poza tym to z dniem dzisiejszym rozpoczyna się kolejne wydarzenie z wyzwaniami. Do odebrania będą drobne oraz darmowe nagrody. Ale co chyba najważniejsze, to wydarzenie wiąże się z nowym trybem, powietrzne zwycięstwo, w którym to na start wszystkie drużyny są wrzucane do ich burzolotów, aby walczyć o przetrwanie w powietrzu. Każdy burzolot ma 3 życia. Gracze za to będą się odradzać, dopóki ich samoloty nie zostaną zniszczone 3 razy. Nie można wylądować, ponieważ to skutkuje natychmiastowym wybuchem. Wraz z czasem pojawia się też oczywiście burza, która ogranicza pole walki w powietrzu, a wygrywa nikt inny jak ostatnia drużyna przy życiu. Jest to taki powrót samolotów, że chyba za to nikt się nie obrazi. Ja osobiście gorąco polecam. W temacie trybów to powróciło też starcie na żarcie, ale z dodatkiem lawy, która zaczyna się podnosić jakiś czas po opuszczeniu bariery. Jednak co najważniejsze w tej aktualizacji, to od teraz możemy pogłaskać nasze pupile. Zobaczcie sami, jak można pogłaskać niektóre pupile. Od teraz można też powtórzyć emotkę, którą robi osoba, na którą patrzycie. Jeśli macie tę emotkę w swojej szafce, to w kole wyboru emotek pojawi wam się opcja powtórzenia emotki, którą robi ktoś, na kogo patrzycie. I jak to taka lokalizacja, jest kilka nowych skinów. Część z nich niestety jest przed nami zaszyfrowana, ale nie wszystkie. W tym nowy pakiet muzyczny. Zobaczcie i posłuchajcie sami. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bosie Bojowym.